powstał pomysł tworzenia najdroższego roweru w naszej historii. Fabryka rowerów zajmuje się sprzedażą rowerów, jak sama nazwa. Sprzedajemy rowery i te tanie za 2,5, za 3 tysiące złotych i sprzedajemy te drogie i bardzo drogie. I często podczas sprzedaży tych drogich rowerów, jak wrzucamy na Facebooka, na Instagram, na YouTube'a, byliśmy hejtowani, kto kupuje takie drogie rowery. A mamy grupę klientów, którzy kochają kolarstwo, traktują rowery nie tylko jako swój sport, jako swój dorobek, jako swoje marzenie, tylko też jako dzieło sztuki. I powstał pomysł stworzenia najdroższego roweru w naszej historii. Dlatego stworzyliśmy rower Madonna SLR nowej generacji przy pomocy artystów Sentowskiego i Gawrona. Dlaczego Madonna? Madonna jest to najdroższy rower w ofercie Treka. Jest to rower aerodynamiczny, o której technologii i walorach już wielokrotnie rozmawialiśmy na poprzednich odcinkach. I możecie je obejrzeć na naszym kanale na YouTubie. Więc tutaj padł wybór na Madonnę. Do tego chcieliśmy zastosować części, które są dostępne w ofercie naszego sklepu i wybraliśmy najdroższe części, żeby ten rower dodatkowo wzbudził emocje, miał smaczek i był dla fana kolarstwa, fana rowerów czymś niespotykanym. Ale nie chcieliśmy tylko, żeby to był sam rower najdroższy katalogowo, stworzony nawet w systemie Project One, żeby tam były wrzucone do niego wszystkie komponenty tuningowe. Tylko chcieliśmy iść jeszcze wyżej. Więc tutaj przy współpracy Sentowskiego i Gawrona, artystów z Częstochowy, z którymi współpracujemy od lat, robiliśmy już kilka fajnych, ciekawych prac z nimi. Oni też nam pomagali przy drugiej siedzibie fabryki rowerów i mocno zaangażowali się w obecną siedzibę. Mamy też tutaj ich prace, które możecie na co dzień obejrzeć. Więc namówiłem ich, że jest taki pomysł na stworzenie najdroższego roweru. Mówię im od razu, to będzie kontrowersyjna rzecz, bo jak już wrzucamy rower za 50 tysięcy, 60, 100 tysięcy, to już jest grubo, a chcieliśmy rower zrobić jak najdroższy. Więc stąd pomysł. Celem było stworzenie najdroższego roweru Treka w historii, który bazowałby na najnowszych podzespołach. Jest to kontynuacja, logiczna kontynuacja naszej współpracy zarówno z fabryką rowerów Wojciecha Kluka, jak i z marką Trek. Bazą do tego projektu był złoty, chromowany na złoto rower. My jakby operujemy w naszej estetyce, operujemy w skali szarości i jakby idąc tym tropem ekskluzywności, wykorzystaliśmy strukturę chyba najbardziej ekskluzywnego kamienia na Ziemi, jakim jest marmur. I on ma różne konotacje, zarówno w historii sztuki, jak i w kulturze. Począwszy od posągów marmurowych w Rzymie czy w starożytnej Grecji, po płyty nagrobne na cmentarzach. Bazując na interpretacji struktury marmuru, przygotowaliśmy grafiki, które później w pracowni lakierniczej, w zakładzie lakierniczym, nanieśliśmy ręcznie na ramę, tworząc jakby odbicie tego wzoru, który był inspiracją, czyli struktury marmuru. Sam proces tego roweru, jest to rower seryjny, ale jest to model SLR, czyli jest to rower topowy, na którym jeżdżą kolarze World Tour Trek Segafredo i nafaszerowaliśmy go, mówiąc wprost, najdroższymi komponentami dostępnymi na rynku. I poddaliśmy go procesowi malowania. Dlaczego złoty? Złoty, bo skromny, a złoty no, kojarzy się nam z czymś takim wartościowym, tak? No, złoty medal Igrzysk Olimpijskich, złoty medal Mistrzostw Świata, to jest taki najcenniejszy kolor, można powiedzieć, tak? No inny powie, że inny kolor dla niego jest bardziej wartościowy. My uznaliśmy wspólnie w firmie, że ten złoty będzie oryginalnym kolorem. Natomiast złoty kolor z punktu technicznego jest bardzo trudno nałożyć na ramę. My mamy swoją lakiernię i znamy się na procesach malowania, a chodziło nam, żeby uzyskać nie sam złoty, tylko złoty chrom. Więc rama najpierw została poddana procesowi chromowania. Dopiero na ten tak zwany tło artyści Sentowski i Gawron wymyślili całą pracę, którą nakładali na tą ramę po nałożeniu ręcznie dzieła sztuki, które ja uważam osobiście i myślę, że większość z Was będzie uważała jako dzieło sztuki, dopiero rama została poddana lakierowaniu. Wszyscy zainteresowani tematyką rowerów na pewno zauważyli,
drobną zmianę w logotypie Treka. Jest to wymiana literki E na, wydawałoby się z pozoru, dziwny znak. Ten znak pochodzi z kroju pisma Wingdings, który w latach 90. został zaimplementowany do wszystkich narzędzi związanych z Windowsem, czyli do Worda, do wszystkich edytorów tekstu i prezentacji. I jest to taka nasza inspiracja retrotechnologią. I w naszych pracach, w naszym języku plastycznym używamy kroju pisma Wingdings jako elementu estetycznego, ale też jest to związane właśnie z naszą filozofią twórczą. Tworzymy takie projekty też spersonalizowane dla klientów. Nasza lakiernia maluje około kilkudziesięciu ram miesięcznie. Czasami po prostu jest to wybryk klienta, że chce mieć taki i taki kolor. Nie odpowiada mu kolor katalogowy, albo mu system Project One, który Trek ma w swojej ofercie, czyli pełnej personalizacji roweru, też mu nie odpowiada. On chce mieć coś wyjątkowego. On chce mieć tylko i wyłącznie swój rower, więc dlatego te rowery malujemy. Nie mówię tutaj o malowaniu rowerów, które często też odnawiamy, robimy regenerację. Więc my takie prace wykonujemy i jeżeli ktoś ma jakikolwiek pomysł szalony, to chętnie go spełnimy, bo wszystko, co jest szalone, my kochamy.